Nie muszę przedstawiać pana Czesława Langa, naszego mistrza, naszego głównego organizatora Tour de Pologne, któremu zawdzięczamy to, że po raz kolejny Tour de Pologne pomknie ulicami Katowic. Tym razem będzie to tak zwane kryterium uliczne, ale fachowcy by powiedzieli jazda na czas i o tym opowie pan Czesław. Jest z nami też pan przewodniczący Komisji Sportu, Krzysio Pieczyński, który jest wielkim fanem Tour de Pologne, też jeździ, oczywiście już nie zawodowo, bo kolana mu wysiadły. Ale do rzeczy. Drodzy państwo, ciesząc się z waszej obecności, chciałbym podkreślić przede wszystkim wielką wdzięczność dla pana Czesława i dla całego teamu, który organizuje Tour de Pologne. Z wielkim profesjonalizmem podszedł do tego wyzwania, bo mamy wszyscy świadomość, że tego typu rozwiązania są zawsze utrudnieniem w ruchu kołowym i nie unikniemy także w tym roku pewnych utrudnień w ruchu kołowym i w parkowaniu, między innymi parkowanie tu na Strefie Kultury też będzie ograniczone, ale zapewniam wszystkich, że wyjazd i dojazd do centrum jest możliwy, mimo tego, że jest to pętla i kolarze będą poruszali się po pętli, to jednak jest możliwe dostanie się do centrum i z niego wyjazd, więc chciałbym, żeby ta informacja do wszystkich dotarła. Oczywiście szczegółowa trasa jest do dyspozycji, wszystkim ją państwu przekażemy, ona jest już od dawna także dostępna na stronach internetowych, ale z tego miejsca chciałbym przede wszystkim zaapelować do kierowców o wyrozumiałość. Mamy to święto kolarstwa raz w roku. Dla nas Tour de Pologne to przede wszystkim wspaniałe wydarzenie sportowe. Możemy oglądać na żywo najlepszych na świecie kolarzy. Przecież wiemy, że Tour de Pologne jest na najwyższym poziomie organizacyjnym. Przez lata udowodnił swoją organizacją markę niezwykłego widowiska sportowego. To także znakomita promocja miasta, bo możemy zobaczyć ulicę naszego miasta i samo piękno Katowic, często z lotu ptaka, z ujęć z helikoptera, bardzo profesjonalnie przygotowanych i pokazujących nie tylko zmagania kolarzy, ale i piękno naszego miasta. I jest jeszcze trzeci element, który chcę podkreślić, to jest, drodzy państwo, promocja zdrowego stylu życia i jazdy na rowerze jako uzupełnienia także systemu transportowego. Od lat, jak wiecie, drodzy państwo, pan prezydent Marcin Krupa rozwija stacje rowerowe, rozwija sieci dróg rowerowych i stawiamy na rower jako na alternatywne źródło transportu, tym samym promując wśród nie tylko najmłodszych, ale we wszystkich mieszkańcach miasta nie tylko tą sportową postawę i sportową rywalizację, ale przede wszystkim zdrowy styl bycia i poruszanie się na rowerze także po centrum miasta. Zapewniam wszystkich, że w tym dniu rowerzyści nie będą mieli większych problemów. Oczywiście za wyjątkiem samych ulic, które wyłączone z ruchu muszą być. To tyle tytułem przydługiego wstępu. A tak, drodzy państwo, udało się znaleźć także rozwiązanie dla jednego fragmentu miasta, który rzeczywiście ma dojazd, mówiąc wprost, na jednym systemie komunikacyjnym. Mówię tu o rejonie ulicy Gospodarczej na Nowym Nikiszowcu i we wstępnych naszych planach rzeczywiście było tam odłączenie go od ruchu, ale dzięki tutaj zaangażowaniu osobistym pana Czesława, także służb, chciałbym podkreślić zaangażowanie służb Policji, Straży Pożarnej, w samą organizację, ale też zabezpieczenie samego przejazdu kolarzy. Udało się znaleźć rozwiązanie alternatywne, tak żeby przynajmniej jedną nitką mieszkańcy mogli do tego nowego Nikiszowca zarówno dotrzeć, jak i do niego wyjechać. Oczywiście będzie to z pewnymi utrudnieniami, ale tak naprawdę żadna część miasta w ten sposób nie będzie zupełnie odcięta na okres całych zmagań kolarskich. Warto też podkreślić, że profesjonalizm przygotowania spowodował, że wszystkie wyłączenia będą dopiero w samym dniu imprezy. Nie wyłączamy nic wcześniej. Takie plany też były. Niekiedy organizatorzy są zmuszani do takich działań. U nas w Katowicach uda się to wszystko w jednym dniu od rana rozpocząć i późnym wieczorem zakończyć, tak żeby zmagania kolarzy były bezpieczne, były wielkim widowiskiem, ale też utrudnienia w ruchu kołowym, w ruchu pieszym będą jak najmniejsze z możliwych. Tam, gdzie to jest możliwe, będą także śluzy dla pieszych, czyli przeszkoleni pracownicy będą przepuszczali pieszych nawet w poprzek biegu, jeśli będzie to oczywiście bezpieczne, nie będzie zagrażało ani zawodnikom, ani samym pieszym. Dziękuję państwu, że jesteście z nami tutaj, bo bez was to wszystko, co byśmy zrobili, to by nie miało sensu. To jest tak, jakby ktoś, nie wiem, chciał wyprawić urodziny i nie zaprosił gości. Więc dziękuję bardzo za przekaz, za życzliwość i że wspólnie razem organizujemy tę imprezę, która ma przepiękny w tym roku jubileusz. Są to 95. urodziny Tour de Pologne, 80. edycja i 30 lat moje, 30 lat Langtymu, jak już się zajmuję tym wyścigiem, czyli trochę czasu minęło.
jestem jako Polak dumny, że zaczynając organizować Tour de Pologne, no to był wyścig nieznany. Wiadomo, że kiedyś była żelazna kurtyna, był blok wschodni, blok zachodni, zachód miał Tour de France, Giro d'Italia, wiele innych wyścigów. Myśmy mieli wyścig pokoju, który nie przetrzymał tych zmian. No i w zasadzie no nie było imprezy, która by mogła promować i pokazywać to kolarstwo, więc postanowiłem, żeby nasz narodowy wyścig Tour de Pologne krok po kroku doprowadzić do tego miejsca, gdzie są największe tury. No i mamy Tour de Pologne, strony sportowej już wyżej nie może dojść. Jesteśmy tam, gdzie jest właśnie Tour de France, Giro d'Italia. Oczywiście inny charakter wyścigu, bo jest wyścig krótszy, może nie mamy takich gór, ale wyścig, który już ma też swoją renomę, ponieważ jest to wyścig, który odkrywa gwiazdy, nowe gwiazdy, które tutaj się pokazują i później wygrywają wielkie tury, tak, czy Mistrzostwa Świata, tak jak, nie wiem, Remco Evenepoel założył koszulkę Mistrza Świata, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, Alberto Contador wygrał 5 razy, wygrał u nas w Karpaczu, a później 5 razy wygrał Tour de France, także naprawdę od strony sportowej mamy top topów, a na co od ostatnich chyba 3 lat kładziemy duży nacisk na to, podobnie jak Francuzi przy Tour de France, żeby przy okazji Tour de Pologne promować Polskę, promować nasz kraj, jak Polska się zmienia, ile się zmienia, jak są coraz piękniejsze i ulice, i miasta. I tutaj naprawdę wkładamy dużo, dużo, dużo pracy, ponieważ każda transmisja z etapu trwa od startu do mety. Mamy 5 godzin na bycie z peletonem i jechanie przez Polskę, więc naprawdę możemy to bardzo pięknie pokazać, mówić o tym, a ten sygnał, który tutaj jest wyprodukowany, to oczywiście w Polsce będziemy mogli oglądać TVP Sport, Polsat Sport w jedynce ostatnie 2 godziny, ale na świecie trafia do ponad 100 państw. Ponad 100 państw będzie mogło oglądać Polskę przy okazji Tour de Pologne. Na to naprawdę kładziemy bardzo, bardzo duży nacisk. Ten etap, tak jak powiedział pan prezydent, jest to etap wyjątkowy, ponieważ w tegorocznym Tour de Pologne mamy tak, 3 etapy dla sprinterów. To jest Poznań, to jest Opole i Kraków. I później mamy 3 etapy górskie, Karpacz, Duszniki, Zdrój i Bielsko-Biała. Ale to jest taki języczek uwagi, ponieważ na tych etapach te różnice czasowe, widzicie, ten poziom jest tak wysoki, mogą być no, minimalne. I ten etap, który tutaj zaproponowaliśmy, który chcemy zorganizować w Katowicach, jest to etap jazdy indywidualnej na czas. Kolarze nazywają go, jest to etap prawdy, bo tutaj jedziesz sam, ty i twój czas, ty i twój rower i no, musisz pokonać ten odcinek jak najszybciej, więc tutaj nie masz pomocy drużyny, nikt cię nie może podciągnąć, nikt ci nie może jakieś taktyki ustalić, po prostu start. Mówiąc po kolarsku, ogień od startu do mety nie ma. No i na pewno będziemy widzieli tutaj przepiękne pojedynki, a będzie komu kibicować, bo ze strony Polski wystartuje 17 Polaków. Reprezentacja Polski, ale wszyscy Polacy, którzy są w World Tourach, również zaprosiliśmy drużyny, tak zwaną dziką kartę, gdzie też są Polacy. No tutaj wszyscy się na pewno będziemy przyglądali Michałowi Kwiatkowskiemu, Rafałowi Majce, który w przepięknym stylu ukończyli tegoroczny Tour de France i mówiąc po kolarsku, noga im podaje, także będziemy mieli te emocje tutaj na pewno niesamowite. To tyle chyba z naszej strony. Zapraszamy wszystkich. Nie, jeszcze powiemy jedno, że nie zapominamy o dzieciach i o młodzieży, że tutaj przed rozpoczęciem wyścigu dla kolarzy zawodowych będzie rozgrywany Tour de Pologne Junior. Wystartuje 260 dzieciaków już z takich w klubach, którzy startują. No i oni czekają na to cały rok. Jest to wielka radość, zobaczycie, wielkie święto i przede wszystkim przeżycie tych samych emocji, co mają kolarze zawodowi, czyli ta sama scenografia, oprawa wyścigu, później podium do dekoracji. To wszystko powoduje, że te dzieciaki naprawdę się garną do tego, a to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby dzieci i młodzież zachęcać do sportu, a tu w tym momencie akurat mówię o kolarstwie, bo pamiętam takiego małego Michała Kwiatkowskiego czy Rafała Majkę, którzy przyjeżdżali do nas się ścigać, a teraz są wielkimi mistrzami, czy Kaśkę niewiadomą, wielu innych kolarzy. Także zapraszam was wszystkich do bycia z nami, bądźcie z nami, jak coś, to jesteśmy do dyspozycji, będzie biuro prasowe, będziemy się z wami dzielili tym wszystkim, co mamy. No i co, i myślę, że wspólnie razem zrobimy wielkie święto kolarstwa tutaj w Katowicach na Śląsku. Także dziękuję jeszcze raz bardzo. Jako przedstawiciel Rady Miasta, przedstawiciel mieszkańców chciałem podziękować, że tą właśnie imprezę od 2010 roku, o ile dobrze pamiętam, mamy w Katowicach i nie chodzi mi tylko o aspekt sportowy, ale również przede wszystkim promocyjny
No tak się składa w ostatnich latach, że no, gdy już nie jestem bezpośrednio zaangażowany w organizację, jak to było na początku, jako pracownik magistratu, to jestem na urlopie początkiem. Jestem początkiem sierpnia zawsze na urlopie i mam tą wielką satysfakcję w ten dzień katowickiego etapu włączyć telewizor, czego nigdy nie robię na wakacjach, ale włączyć telewizor, zebrać znajomych z całej Polski i nie tylko z Polski i pokazać im te piękne Katowice. Wszyscy są oglądający, są naprawdę zaskoczeni i przede wszystkim zachwyceni. No i nie powiem, że zachwyceni z roku na roku tak samo, bo z roku na rok coraz bardziej, bo nasze Katowice z roku na rok coraz bardziej się zmieniają na plus. No i za to dziękuję, że dzięki właśnie Tour de Pologne możemy to zobaczyć, mogą to zobaczyć wszyscy w całej Polsce, nie tylko w całej Polsce, bo wiemy, do ilu krajów świata idzie ten przekaz, więc tym samym jeszcze raz dziękuję.